Tunel budowany pod dnem cieśniny Świny połączy wyspy Uznam i Wolin. Tu widzimy jego początek, na wyspie Uznam od ulicy Karsiborskiej. Inwestycja to także drogi dojazdowe, plac manewrowy czy skrzyżowanie. Rondo oraz budynek Centrum Obsługi i stacja transformatorowa. Wjazd jest wykonywany metodą stropową. Długość wydrążonego maszyną TBM tunelu to 1483,80 m. Będzie to najdłuższa przeprawa podwodna w Polsce. W tunelu zostaną wykonane 4 wyjścia ewakuacyjne. Wymaga to wzmocnienia gruntu w technologii mrożenia. Tunel będzie jednorurowy, dwukierunkowy. W najgłębszym miejscu znajduje się około 10 metrów pod dnem cieśniny. Wyjazd z tunelu również jest wykonywany metodą stropową i prowadzi do skrzyżowania z ulicami Duńską i Fińską na wyspie Wolin. Łącznie zbudowanymi na obu wyspach drogami, długość inwestycji to 3,2 km. Dzięki niej mieszkańcy Świnoujścia i turyści nie będą już czekali w kolejkach na prom.